No tego troszeczkę było, tych zawodników w Rakowie. Oczywiście... To może ja będę pomagał. Zacznijmy może od formacji, którą Tomasz Czok wystawiłby. Jako trener, czy jako zawodnik? Jako grający trener, może tak, żeby było łatwiej. Jaką formacją grałby Raków Częstochowa Tomasza Czoka? Na pewno grałbym 4-4-2. Dawniej tak Raków grał i wiadomo, że dzisiaj się wszystko zmienia. Piłka idzie do przodu, ale z tego co ja pamiętam, ten Raków zawsze było te 4-4-2. No więc zacznijmy od pozycji bramkarza. Znaczy tutaj miałbym duży dylemat, bo tych bramkarzy było naprawdę sporo i na wysokim poziomie, mógłbym to wymieniać, ale tak chyba jakbym miał być grającym trenerem, to postawiłbym na Marka Matuszka. Mhm. Obrońcy? No to tak jak powiedziałem, wszędzie tutaj jest problem. No z prawej strony na pewno miałem przyjemność, tak jak było wcześniej tutaj mówione, w Amice Wronki spotkać się z Pawłem Skrzypkiem, tam z nim miałem do czynienia, bo w Rakowie nie mogłem, byłem jeszcze za młody. Ale na tej prawej stronie na pewno postawiłem Pawła Skrzypka. Co do stoperów, też tego było naprawdę sporo, ale tutaj uważam, że doświadczenie Andrzeja Wróblewskiego i uważam, że obok niego dałbym, może niektórzy kibice albo nie pamiętają, albo nie znają, albo pamiętają i znają, Adam Awdijew, który był bardzo fajnym człowiekiem dla mnie, jak zaczynałem wchodzić właśnie tą seniorską piłkę, bo to jeszcze zaczynałem w drugiej drużynie Rakowa i on nam naprawdę dużo pomagał jako taki wódz, który schodził z tej pierwszej drużyny. To był taka ostoja tych rezerw wtedy, pamiętam. A co do lewej strony, to uważam, że Tomasz Kiełbowicz, to uważam, że był taki transfer, gdzie tutaj w Rakowie mało kto takiego się spodziewał i to była ta lewa strona, gdzie ten gość naprawdę napędzał tą drużynę. Co do środka pomocy, to uważam, że Jan Spychalski, uważam, że w środku był naprawdę niesamowitym wodzirejem, a do tego dokoptował mojego dobrego kolegę, z którym mój rocznik, Sławomir Piwiński, o którym pewnie też Raków zapomniał, a to był, uważam, bardziej, dużo lepiej zapowiadający się zawodnik niż ja i inni, a że kariera się potoczyła tak, jak się potoczyła jego, aczkolwiek jest dalej czynnym, chyba już nie jest czynnym zawodnikiem, ale to był też gość naprawdę, który miał papiery na granie. Co do prawej strony, to już jednego dzisiaj wymieniliśmy, czyli Maksiu Rogalski, który na prawej stronie uważam to, co miał bombę w prawej nodze i ułożoną tą stopę. No i też wiedział, gdzie ja tam będę stał. Także on uważam na tej prawej stronie by był idealnym kandydatem. Z lewej strony, no nie to, że lewa noga, ale Piotrek Bański uważam, że jak wrócił tutaj do Rakowa, gdzie robiliśmy awans, to był też jednym z tych, którzy przyczynili się do tego, że ja tych bramek tyle strzelałem. No i największy problem jest w przodzie, bo jeżeli bym był grającym, to nie wiem, czy mam się zmieniać, czy nie, bo moim idolem był zawsze Waldemar Żebrowski. I... To znaczy, nie wiem na ile cię stać, na ile minut teraz twoja wydolność by pozwoliła. No i razem z Waldemarem Żebrowskim po połówce moglibyśmy zagrać, w meczu oczywiście. I do tego oczywiście Piotrek Malinowski, także no to jest, uważam, osoba, która musi być w tym przodzie, a myślę, że z Waldemarem Żebrowskim, jakbyśmy po 45 minut zagrali, to no w dzisiejszych czasach na pewno byśmy nie dali rady, no także musielibyśmy tam kogoś jeszcze dorzucić, no także z kandydatów to by było sporo, ale jeżeli bym miał siebie wybierać do tej jedenastki, to bym siebie wybrał oczywiście z Maliną, bo uważam, że takiego duetu to no za czasów, jak był Spychalski-Żebrowski, no to chyba nie było.